Dzień dobry Państwu. Widać święta i po świętach wielkanocnych, gdzie można było obserwować masę różnych obrazów pokazujących tą obłudę naszej rzeczywistości. Specjalne obwłaszczenia w kościołach, noszenie niebieskich masek, które serdecznie polecam ze względu na to, że jak człowiek dokładnie się im przyjrzy, to się zastanawia, po co im ta wkładka. Ja też często, jak ktoś coś pokazuje w mediach społecznościowych czy gdziekolwiek, jakieś dziwne zjawiska, to czasami z ciekawości mówię, sprawdzam, zobaczę, co tam jest. Dlaczego się tam coś kotłuje dziwnego, dlaczego pewne włókna się stamtąd wydostają podczas moczenia takiej maski i takie różne inne moje spostrzeżenia. No i jeszcze wczoraj ta wiadomość dnia o Krzysztofie Krawczyku, który się Pfizerem zaszczepił. Cóż, no media mówią nagła śmierć. W końcu miał wiek poborowy, 74 lata, no ale może mógł jeszcze pożyć trochę dłużej. W końcu spieszmy się, kochać ludzi tak szybko się szczepią. No cóż, można by odwrócić całe to zapytanie albo taką tezę, czy szczepiąc się, chronimy kogokolwiek, siebie czy innych, na zjawisko, które nazwano pandemią, a którego nie mogę zauważyć od ponad roku. Czy to jest logiczne, żeby się szczepić? Bo może trzeba zadać pytanie, ile? O ile przyspieszają szczepionki pewne procesy? Bo to jest może postawienie właściwe pytania. O ile i dlaczego to jest tak promowane? Co, system ZUS nie wytrzymuje z emeryturami? No pewnie tak, no bo przecież jeżeli się ludzi niszczy, niszczy się im firmy, blokuje się im możliwość w ogóle przepływu jakichkolwiek środków, bo wcześniej uderza w człowieka sąd ze swoimi absurdalnymi wyrokami lub jakimiś decyzjami, albo jeszcze inne sytuacje, które mają spowodować wyniszczenie możliwości prowadzenia działalności, no to po co się w ogóle trudzić z działalnością? Lepiej przejść w tryb, robię coś, żeby jakoś przeżyć, a nie interesuje mnie cała reszta. Po co dawać komuś pracę, po co się rozwijać, po co w ogóle cokolwiek robić? Przyjdą inni, oni dadzą pracę za miskę ryżu. Albo w ogóle dadzą miskę ryżu bez żadnej pracy, bez niczego, bo się należy miska ryżu. Syty niewolnik będzie bronił tej miski ryżu za wszelką cenę, a przy okazji będzie niszczył innych. Proszę Państwa, jesteśmy po świętach, które są ciekawymi świętami, bo można by też tak powiedzieć, patrząc na postać, która zmartwychwstała, która jest, że tak powiem, celebrowana w tym wszystkim. I zastanawiam się nad jedną rzeczą. Takie zadać sobie pytanie, co by zrobił Jezus, jakby dzisiaj zszedł z krzyża i zobaczył tą obecną rzeczywistość? Czy jeżeli powiedziałby prawdę o tym całym zjawisku, które jest, to czy zaraz przyjechaliby z kaftanem bezpieczeństwa, żeby go zamknąć w odpowiednim ośrodku? Proszę Państwa, prawda jest taka, że przedtem, tuż przed pandemią, w zeszłym roku, a w ogóle to już się zaczynały te wszystkie symptomy, szyto maski na potęgę. Dzisiaj szyje się kaftany bezpieczeństwa. Mam informację, że szyją kaftany bezpieczeństwa. System przygotowuje się już powolutku do tego, żeby ludzi, którzy mówią jak jest,
nie tyle kneblować, czy tam robić na nich różne sankcje, tak jak na tym naszym wspaniałym człowieku, który w Toruniu pokazał tą prawdziwość szpitala covidowego. Ja też się czasami staram to robić. Żeby go zakneblować, żeby go zmanipulować, wszelkiego rodzaju jego nagrania i tak dalej. Zrobić wszystko, żeby go zdeprecjonować. Mnie zdeprecjonowano już 5 lat temu, w 2016 roku, pisząc o mnie, że jestem ruskim agentem i wszystko to, co się stało po tych całych kwestiach związanych z napadnięciem mnie o 6 rano, można by powiedzieć, że jest tym, albo taką odpowiedzią na to, co ostatnio zrobił ksiądz Gus, opowiadając o instrukcji carycy Katarzyny, która mówiła, że żeby pokonać Polaków, trzeba ich zdeprawować, a wszystkie inne jednostki, które chcą coś zrobić, które są normalne, że tak powiem, w sensie kręgosłupa moralnego, trzeba zrobić wszystko, żeby je zniszczyć. I zrobimy to wszystko systemowo. Czyż nie tak to wygląda? Z tym może zostawię wszystkich, niech się zastanowią nad tym, co się dzieje, bo czas, myślę, że się wypełnia z tym, co mówiła caryca i co w ogóle się dzieje na skali kraju naszego i świata, i w ogóle zastanowienia się. A może niech się ktoś zastanowi, dlaczego na mnie napisali, że jestem ruskim agentem. Pytajcie. Wtedy poznacie odpowiedzi. Bez pytań nie znamy prawdy, nie znamy odpowiedzi, nawet nie mamy możliwości zastanowienia się dokładnie, o co chodzi. Dziękuję ślicznie za uwagę i trzymajcie się. Trzymajcie się, bo mam nadzieję, że nastąpi pewien regres w drugą stronę i to wszystko zostanie tak pozamiatane, że ta druga strona zła nie pozbiera się już nigdy. Czego sobie i wam życzę.